Cześć wszystkim, z tej strony Titanix. Witajcie w pierwszym odcinku serii Ocenianie kanałów. Przypominam, że jeżeli w komentarzu napiszecie oceń mój kanał, to jest taka duża szansa, że ja wasz kanał właśnie ocenię. I dzisiaj było dużo zgłoszeń, co mnie trochę zdziwiło. Nawet było więcej zgłoszeń niż pytań, co może być trochę problematyczne. Okej, pierwsze zgłoszenie. Bulkowa, ty. To znowu ty, Elektro TV. Dobrze, że chociaż mnie pamięta ktoś. Oceń mój. Także dobrze, wchodzimy w twój kanał. Bulkowaty. 791 subskrypcji. Ja nie wiem, czy to nie z tobą nagrywałem. Ja miałem wtedy 1300, a ty właśnie wtedy zaczynałeś. Nie wiem. Możesz napisać w komentarzu. Więc tak, jeżeli chodzi... Fajne zdjęcie profilowe. Tło też fajne, bo to jest ważne, żeby mieć takie swoje logo, prawda? Także mi się to podoba, gry i inne. I tu rzeczywiście są w tle jakieś gry, że widać, że to są gry. I teraz mam nadzieję, że ktoś mi że pozwolicie mi, abym ja te filmy oglądał, no bo trudno jest mi ocenić, nie oglądając filmów, prawda? Subskrypcji ma więcej niż ja. Intro ma. To jest pił duży. Intro ma fajne. I to są po prostu remiksy. Czyli pewnie dobrze montuje filmy, skoro robi takie remiksy. Jeżeli to rzeczywiście jego, chociaż zakładam, że tak. Okej, tutaj jeżeli chodzi o filmy, to widzę, że jest w miarę jakoś regularnie. Nie jest, że wiecie, 5 minut dziennie, a później miesiąc przerwy. Widać, że się pyta, tutaj jakieś live'y. Poradniki, nieporadniki, gierki. Intro pokazuje swoje. Także gry. Jedyne, co mi tutaj brakuje, to miniaturki. Rzeczywiście miniaturki są, ale to są takie trochę sztywne miniaturki, bym powiedział. Wszystko inne jest super. Tak samo i ten live. Na live'ach dobrze, jak są jakieś miniaturki. A live'ów jest sporo, widzę. Dobra. Także jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to to, że nie ma miniaturek. No i generalnie, czekajcie, ja muszę sobie kilka filmów oglądać. Wiem, że to tak może być Okej. Dobra. To moja ocena kanału to jest 7 na 10. I to takie mocne 7 na 10. To jest, ja wam powiem, taki jeden z lepszych kanałów, naprawdę. Jest to jeden z lepszych kanałów. I teraz następny kanał, który ja mam ocenić, to jest Kidix. Oceń mój, oceniam, proszę bardzo. 24 subskrypcje i kanał nie zawiera filmów. Znam ten kanał, znam gościa, bo z nim rozmawiałem. Także jeszcze raz wchodzimy. Oceń mój kanał. Na pytanie nie mam pomysłu, nic nie szkodzi, oceniam twój kanał. 52 subskrypcji, więc subskrypcji więcej niż ja mam, ale tutaj mówię dla swoich widzów, słuchajcie, znaczy dla swoich nowych widzów. Ja miałam kanał, który miał ponad 1500 subskrypcji, więc mi się wydaje, że jakieś chociaż minimalne doświadczenie mam, a teraz po prostu mnie ten kanał usunęli, więc po prostu tyle subskrypcji teraz mam, tyle mam, no. Więc tak, 52 subskrypcje, jeżeli chodzi o tło, to takie jedno proste tło, tak? Jeszcze tak samo jak moje, tutaj zdjęcie profilowe, też dosyć takim całkiem spoko. I teraz tak, może nowe intro, no to tak teraz trochę nie rozumiem, bo to może, albo nowe, albo nie nowe, tak? No okej, intro jest, 5 łapek w górę. Okej, także trochę tutaj trzeba podpracować nad tytułem. Zobaczmy wideo. Jeżeli chodzi o wideo, to...
Filmy nie są, widzę, wstawiane tutaj za często. Taki trochę to nieregularnie. Czekajcie, to jest 5, 5, 4, 3. A tutaj jest na przykład 5, 4, 3. O, 6, 5, 5. Czyli tak mniej więcej dwa filmy na miesiąc. To nie jest dużo. Jeżeli chodzi o filmy, no to oczywiście mógłbym każdy obejrzeć. Podejrzewam, że pierwsze to będą takie amatorskie. Natomiast te najnowsze będą, tak mi się wydaje, że będą po prostu lepsze. Intro jest. Każdy po prostu musi mieć teraz intro. To jest już takie... Intro fajne całkiem. Moim zdaniem powinna być trochę ciszej muzyka, ale podoba mi się. Jest intro, są przejścia, widać, że gościu montuje filmy. Nie wstawia, nie wiem, filmów, rozpocznij nagrywanie, zakończ nagrywanie, wyślij. Nie. To mi się bardzo podoba. I są różne gry. Jest Pokémon, jest Robocraft, jest Creativers, Euro Truck Simulator 2. Znaczy to jest akurat poradnik, Angry Birds. Także to mi się też podoba, że właśnie jest dużo różnych nowych gier. To mi się podoba. I oczywiście intro. Teraz każdy po prostu intro szuka. Moje nowe intro. Może moje nowe intro. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ocenianie tego kanału. Tutaj nie miałam tak naprawdę co dużo oceniać. Jeżeli chodzi o ocenę tego kanału, to jest to... To jest to... No ja bym dał tutaj też 7 na 10. Bo kanał jest fajny. Kanał jest naprawdę... Fajny. Dobra, i teraz tak, tutaj oceniliśmy. Teraz strzelec. Oceń mój, będzie mi miło. Proszę bardzo. Ze strzelcem też nagrywałem. Strzelec robił specjal na 100 widzów. Niektórzy chyba odsubskrybowali. Pewnie multikonta. Znaczy, jedyne logiczne wytłumaczenie. Jeżeli chodzi o zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle, to takie nie ma tych wow, ale jest fajne, proste, fajne zdjęcie. Mi się wydaje, że można trochę na zdjęcie profilowe, można by było więcej podpracować. I tak, jeżeli chodzi o regularność filmów, no to jak najbardziej jest, bo tutaj tak co dwa, co trzy dni są. Tydzień, tydzień, dwa, trzy. Także mniej więcej taka regularność filmu jest, nie ma tak jak... Nie ma tego, jak jest to u niektórych, że tak jak mówiłem, 5 minut dziennie, później rok przerwy i znowu. Ja bym oczywiście musiał obejrzeć tutaj. Przejdźmy parkour. Widać, że są miniaturki. I powiem tak. Jak na 89 subskrypcji, to jest za mało. Powiem tyle, bo tutaj te miniaturki, które są w pierwszych, załóżmy na przykład, trzech filmów, to są takie miniaturki, załóżmy 5 na 10. Natomiast tutaj te miniaturki, to są tylko te mas i tutaj mówię tutaj o tym, co wam się teraz tak na szaro o tym, czyli te odcinki, tak? To już takie 2 na 10, 3 na 10 te miniaturki. Nad miniaturkami mógłbyś troszeczkę popracować. I teraz oczywiście tak. Może specjalu to nie będę włączał, bo specjal zawsze jest inny niż każdy. Ja włączę taki typowy odcinek, więc włączę sobie ten. Muzyka jest, jakiś wstępniak jest. Pamiętajcie, słuchajcie, jeżeli ktoś chce zacząć, powinno być coś takiego przed filmem 5 sekund zainteresowania. Czyli na przykład tak jak to bardzo dobrze robi Blow. On zawsze daje... Najlepszy moment z odcinka na początek i później dopiero intro. Intro też jest ważne i zawsze trzeba zachęcić. Macie takie 10-5 sekund na zachęcenie widza, więc... No tutaj może nawet nie ale jest to zachęcenie, bo nie ma od razu takiego czegoś, że tylko się włącza film. Cześć, witajcie. Nie. A u mnie coś takiego jest, rzeczywiście. Dobra, to nie wiem, czy z 7 minut on tak będzie pokazywał. Dobra, mi się wydaje tak. Przede wszystkim ci, którzy oglądają w słuchawkach, będą mieli malutki niedyskomfort, ponieważ muzyka na początku była głośno, natomiast później głos był cicho. A moim zdaniem powinno to się tak bardziej wyrównać, że jeżeli
ktoś ogląda, to więc powinien się odprężyć. Nie musi manewrować guzikiem od głośności, żeby sobie uszu nie niszczyć. I z tego, co słyszę, to nie ma muzyki w tle, a powinna być, w Minecrafcie powinna być akurat. No dobra. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, że oglądam filmy, no ale nie mam jak inaczej ocenić. Więc tak. Tutaj przejdźmy parku. Fajnie, fajnie, fajnie. Moim zdaniem powinna być muzyka, powinny być jakieś efekty, bo to już jest takie staromodne, znaczy może nie staromodne, każdy kto co lubi, ale no, żeby osiągnąć swój cel, żeby po prostu się wybić, bo tylko dlatego wszyscy zakładacie kanały i nie mówcie, że nie. Bo gdybyście nie zakładali dla popularności, to moglibyście te wszystkie filmy na dysku po prostu sobie zatrzymywać. A jeżeli ktoś chce się wybić, no to powinno być efekty, no bo to jest odcinek tak jak każdy. Tutaj nie ma nic takiego nadzwyczajnego. Takich odcinków są triady kwincytyliony. A wiecie, ile kwincytylion ma zer? Taka ciekawostka, 30. I podobno na świecie jest 5 kwincytylionów bakterii, czyli jeden kwincytylion ma 30 zer. Dobra, koniec, tutaj jeszcze sobie wezmę informacje. Hej, na tym kanale znajdziesz filmy, które będą prezentowane gry. Tak trochę nie tego. Materiały będą pojawiać się codziennie lub dłużej. Codziennie lub dłużej to tak... To są inne dwa w ogóle wyrazy. Codziennie lub dłużej, albo codziennie, albo nie codziennie, albo codziennie, albo co tydzień, a nie... Powinno być albo 5 minut lub dłużej na przykład, a nie codziennie. No i 89 subskrypcji. Fajny kanał. Teraz ja słuchajcie jeszcze właśnie... Dzień dobry. Przeczytam opis tego. Wszystkich innych tam kanałów, na przykład tutaj, Bulkowaty. I jakie on ma informacje o sobie. Hej, ja jestem Bulkowaty. Na tym kanale znajdziesz gry i poradniki, a w późniejszym czasie Q&A. Bardzo dobry opis. Przynajmniej każdy wie, kiedy może coś oczekiwać, więc nie będzie zbędnych pytań, chyba że ktoś nie umie czytać. Nie będzie przynajmniej pytań, kiedy Q&A, bo to w późniejszym czasie. Więc na to czekasz. Subskrybuj, będziesz wiedziała. Dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, bo nie wiadomo, kto to ogląda. A tak naprawdę to teraz 90% to jest posłuchaj. Nie, nigdy nie ma posłuchała. Nie, nie ma w rodzaju żeńskim, tylko zawsze ty. Subskrybuj, będziesz wiedział, kiedy nowy odcinek na kanale. Nie jest to jakaś super mega reklama, ale jest. I tu mi się naprawdę podoba opis. Za ten opis jest dodatkowy punkt. Ten kanał ma 8 na 10. Może nawet więcej. Takie 8,5. Teraz tak. Jeszcze tutaj... Tutaj tego muszę sprawdzić. Jaki ma opis. Nasz tutaj R4X3L. Normalnie męczyłem się, jak montowałem tego Q&A, ja normalnie tak się męczyłem z wypowiedzeniem tego niku, bo ja generalnie muszę całe pytania zapamiętać i też nick. I tu było trochę zabawy. Zapraszam na mój przez uzwykłe. Nie, no ja nic nie mam, bo ja sam jestem dyslektykiem. Dobra. Jakby coś mój jest przez oskresko, mój bo moje. Zapraszam na mój kanał, mam 13 lat i lubię nagrywać. To tak trochę za mało jak na kanał, bo to tak jakby opisać, nie wiem, chrzest Polski w jednym zdaniu, nie da się. Tak samo i tutaj, to tak trochę, tak jakby, jak ja to czytam, to mam wrażenie, że tu nie ma żadnych emocji. Tak zapraszam na mój kanał, mam 13 lat i lubię nagrywać, nie? To tak nie za bardzo. Okej, teraz uwaga. Bliska, mnie oceń. Jeszcze mamy 3 kanały, dobra. Ogor Team, to jest mój stary widz, pamiętam go. I za to już masz 10 punktów, żartuję. Kurczę, to jest mój fan, tak jakby trochę, nie? Okej, dobra, wezmę zacznijmy od początku. Ogor Team. Tło,
Może być. Tło to jest takie 5 na 10. Jeżeli chodzi o miniaturkę, to widać, że właściwie przynajmniej tak ja z tego wnioskuję, że lubisz tam jakieś farmingi, nie farmingi, po prostu motoryzacja te sprawy. Oj. Przejdźmy sobie w... Nie ma wideo tutaj, tak? Dobra. Przesłane filmy. 7 miesięcy temu. Czy to był tylko jeden film? Muszę zobaczyć go. Jest muzyczka, co mi się podoba. No niezły film. I teraz tak. To nie wiem, czy to jest tylko... Czy to jest tylko jeden film, możesz napisać. bo jeżeli to jest jeden film, no to tak... I 16 subskrypcji za to. Dobra. Także jest nieźle. Ja tutaj niestety nie mogę żadnych informacji o nim sprawić i nic, bo nie ma tej sekty. Można dodać takie sekty i tak dalej. Dobra. Lecimy dalej. No, dzisiaj to się mnie normalnie naoglądacie tyle. Cameron. Miniaturka mi się bardzo podoba. 5 subskrypcji. Czy ma jakieś wideo? Kanał nie zawiera filmów. Aha, jeszcze nie zdążyłem powiedzieć o ocenie poprzedniego kanału, czyli Ogre Team. Ogre Team moim zdaniem 3 na 10. Nie o to chodzi, że coś jest źle, bo nic nie jest źle. Nawet miniaturka jest całkiem fajna. Chociaż mogłaby być oczywiście lepsza, ale no nie ma za dużo filmów. I ostatni film był dodany 7 miesięcy temu, więc pewnie już większość, którzy subskrybowali, odsubskrybowali, dlatego taka może nie niska ocena. To nie jest niska ocena. I kanał tutaj nie zawiera filmów, także podoba mi się zdjęcie profilowe, natomiast z tego, co się nie mylę, tło jest pobrane z po prostu galerii w Google. Także to już tak trochę słabo. Dobra, także no ocena tego kanału, nie wiem co oceniać, więc tutaj nie ma oceny. Chyba, że się pomyliłem. No bo tutaj mi się wyświetla, że kanał nie zawiera filmów, więc ja nie wiem co ocenić. Dobra, uwaga, Rolnik 8889. Ty zmieniłeś nazwę chyba, czy to nie ty? Oceń mój, XD, dam suba, za to jak ocenisz. Dobra, już. I teraz tak, kolejny ktoś, który interesuje się motoryzacją, traktorami. 168 subskrypcji. Zdjęcie profilowe dosyć fajne. Pomysłowe. Chociaż takie, ja nie lubię jak jest w tle biały. Ale to... Wiem, że niektórzy coś takiego lubią. Na przykład dla mnie jak jest w tle biały, to jest takie trochę drętwy. Więc tak. Rolnik 889, rolnictwo na żywo. Okej, to trochę tak już przypomina co tu będzie. Jeżeli chodzi o filmy, to dosyć często są tutaj. 3-4-4, tydzień, 2. Filmy są naprawdę regularnie. W sumie wiecie co, nawet ja mogę sobie takie filmy poglądać, bo mnie coś takiego też ostatnio, taką zajawkę ostatnio zauważyłem. Witam, kanał opiera się na rolnictwie i czasem jakiś farming się pojawia. Zapraszam do oglądania kanału. Kanału się nie ogląda. Do kanału można wejść, ale to nie w internecie, tylko w realnym świecie. Ogląda się filmy. I 168 subskrypcji i teraz tutaj jest prawie 12 tysięcy wyświetleń. Zobaczmy te filmy, bo samo mnie interesuje. Prasowanie, zbieranie bel nad Holland. Wow. Dobra. Widzę, że ktoś to tworzy z pasją, bo można też zobaczyć w ogóle pod tym. Po łapkach w dół można zauważyć, a właściwie ich brak. Znaczy, ja zakładam, że pewnie nasz tutaj rolnik trochę się wstydzi mówić, więc
Zawsze oczywiście to lepiej brzmi, jak ktoś coś komentuje, mówi, że na przykład uwaga, teraz ten traktor jedzie, coś tam robi, ale jak jest muzyka, to też nie ma problemu. Więc tak, jeżeli chodzi o ten kanał, to moja ocena to jest 6 na 10. 6 na 10, ponieważ tak, nie ma miniaturki, ale to może nawet i lepiej, chociaż zawsze jest lepiej jednak, jak ta miniaturka jest. Te tło mi tak jakoś nie wpadło do gustu, bo... Tak trochę nie za bardzo. Także moja ocena kanału to jest, tak jak mówię, 6 na 10. W ogóle mi się to nagrywa wszystko? O kurczę, się nagrywa. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował, fajnie by było. Ja do niczego nie zmuszam. Fajnie by było. Ja do niczego nie zmuszam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. No i cześć. W kolejnym odcinku. Na razie.